Módlmy się za Kościół, aby wzrastał autentyczny, żywy i wierny Ewangelii we wszystkich kulturach, językach i narodach. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupa Jana i kapłanów, aby cieszyli się światłem Ducha Świętego i jego wielorakimi darami w kierowaniu wspólnotą Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby w swojej pracy głęboko doświadczali obecności Boga Miłosiernego i miłującego ubogich w nich samych i w tych, do których zostali posłani. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odkryli w swoim cierpieniu łaskę bliskości z Chrystusem ukrzyżowanym i radość uczestnictwa za wspieraniu dzieła misyjnego, stając się dla wspólnoty świadectwem wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych misjonarzy, dobroczyńców misji, zmarłych z naszych rodzin, aby w wiecznej szczęśliwości oglądali oblicze Boga Miłosiernego, którego dostrzegali w potrzebującym. Ciebie prosimy. Módlmy się za Was samych, abyśmy poprzez różnorodną formę współpracy misyjnej przyczynili się do tego, by Chrystus był coraz bardziej znany i kochany w każdym zakątku świata. Ciebie prosimy. Boże, Wszechmogący i Miłosierny, wysłuchaj nasze prośby, które z własnością do Ciebie zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
świętego Jana Pawła II, która i dzisiaj, w ubiegłym tygodniu, właśnie na spotkaniu kolejników misyjnych w Wadowicach, powiększa liturgię, Bóg zapłać wszystkim, także byłym misjonarzom i niektórym, którzy wyjeżdżają na różne pomoce misyjne, pomagać Wam, drodzy rodzice, rodzeństwo, wszyscy przyjaciele misji. Za chwilę po błogosławieństwie, po ostatniej pieśni, jak ksiądz biskup mówił, pójdziemy do księdza kardynała, by tam złożyć sobie wzajemnie życzenia i poprosimy o błogosławieństwo, a później dalszy ciąg na górze, tam obok naszego wydziału misji. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.